Witamy Państwa serdecznie, Michał Białoński, jasna strona Białej Gwiazdy. Jesteśmy parę dni po meczu Wisły Kraków z Legią Warszawa, w którym Wisła zaprezentowała się do pewnego momentu nieźle, jednak przegrała 1-2, ale gdyby patrzeć na sytuację, to nie zasługiwała na porażkę, bardziej był to mecz na remis. Są razem ze mną tradycyjnie Piotrek Jawor. Dzień dobry. I stały nasz gość Paweł Karpiarz, również Interia. Cześć Paweł. Dzień dobry. No Piotr, chciał powiedzieć, razem żeśmy śledzili te wydarzenia ze stadionu na Reymonta i tak tylko w głowę zachodziliśmy, dlaczego Felicia Brown-Forms nie wykorzysta choćby jednej sytuacji, a miał ich cztery. I byśmy rozmawiali w innych zupełnie nastrojach, jeśli chodzi o Wisłę Kraków, bo pewnie ten mecz by się udało wtedy przynajmniej zremisować. I nikt by nie narzekał, a tak to porażka po bramce prawie w ostatniej minucie strzelonej głową przez Tomasza Pekharta. No i został taki dość duży niesmak, bo Peter Chybala wkroczył i w dwóch meczach, gdzie w obu prowadziła Wisła Kraków, udało mu się uciłać tylko jeden punkt. No, złośliwi powiedzą, że jeżeli ktoś się zastanawiał, czemu Raków bez żalu pożegnał się z Brownem Forbesem, no to już teraz dostał odpowiedź, czemu tak się stało. No Forbes rzeczywiście mógł sam w pojedynkę pokonać Legię, mógł być takim Pawłem Broszkiem z starych dobrych czasów, który potrafił tej Legii strzelać bramki. No, ale no niestety, no, jedyny plus, pozytyw, jaki widzę, to jedna sytuacja, którą sobie wypracował Brown Forbes sam, a to ostatnio nie jest norma wśród piłkarzy Wisły. Ale jeżeli się ma napastnika chociażby średniej klasy, no to się wymaga od niego, żeby z trzech sytuacji chociaż jedną wykorzystał. A tam no, nawet nie można mówić o pechu, no po prostu wszystkie te uderzenia były złe. No trzeba, Paweł, powiedzieć, że tu jednak ci napastnicy zrobili różnicę, bo gdzieś Pekhart, który jest zawodnikiem w dobrej formie, no to strzelił dla Legii Warszawy obie bramki, a dla Wisły Kraków wyjęty faktycznie z ławki głębokich, rezerwowych z Rakowa Felicio, no nie spisał się w tym spotkaniu. No różnica była taka, że Pekhart tak naprawdę miał pół sytuacji, nie licząc tego rzutu karnego, którego oczywiście Wisła podała Legii na srebrnej tacy, to ta sytuacja, po której padł drugi gol, ona była naprawdę trudna, żeby zmieścić piłkę do bramki. No ale Pekhartowi się to udało, a po drugiej stronie Felicio Brown-Forbes, tak jak mówicie, miał cztery sytuacje. Moim zdaniem dwie powinien wykorzystać, ale no, niestety jest jak jest. No i ta sprawa napastnika to teraz mocno się odbija czkawką w Wiśle Kraków, bo to jest taki koronny przykład na to, że przydałby się tam ktoś do pionu sportowego, do transferów, bo nie udało się ostatecznie pozyskać tego Alona Turgemana, za którym pewnie kibice Wisły teraz tym bardziej tęsknią po tym meczu z Legią. I sprowadzono tak już na ostatnią chwilę Felicio Brauna Forbesa i Wisła ma teraz w kadrze łącznie powiedzmy z Żanem Carlosem czterech napastników, a żaden tak naprawdę się nie wybija na tyle, żeby można było na niego postawić, a w międzyczasie jeszcze kilku jest któryś jest czasami kontuzjowany. Znaczy ja nie wiem, nie zgodziłbym się do końca z stwierdzeniem, czy ludzie tęsknią za Alonem Turgemanem, który do dzisiaj nie może sobie znaleźć klubu i nigdzie nie grać, więc widać, że jego kłopoty... W ostatnim meczu Auschwitz-1 zdobył bramkę. No tak, w ostatnim meczu zagrał dopiero pierwszy mecz, no tak. Natomiast Wisła Kraków musiałaby gościowi płacić od sierpnia i zagrałby dopiero w grudniu, a twierdził, że będzie mógł grać we wrześniu, a we wrześniu to nie tylko nie grał, ale nawet nie trenował, więc tu jest trochę inne potrzeby były Wisły Kraków, ale na pewno inny poziom na napastnika, który dawałby więcej korzyści, mógłby taki pomysł się zjawić. Ale oczywiście mówimy o pozycji, która jest najbardziej, na którą jest największe zapotrzebowanie na całym świecie. Nie przez przypadek Robert Lewandowski jest tylko jeden jako taki rasowy napastnik, który strzela bramki. Można powiedzieć, że wymierająca pozycja. A tak naprawdę to jak w naszej lidze, jak zobaczymy, to w Legii Warszawa ten Pekhart to też nie jest taki rasowy snajper, którego byśmy mogli porównać na przykład z Pawłem Broszkiem z czasów świetności, czy z Tomkiem Frankowskim też z okresu świetności, który wygrywał Króla Strzelców. Natomiast
Chciałem porozmawiać teraz o tym, Piotrek, ty rozmawiałeś z Peterem Chybalą, jak ty widzisz to wszystko, co on, w jaką stronę on zmierza, bo widać, że stara się bezkompromisową taktykę wysokiego pressingu wprowadzić, bez względu na to, czy zespół jest dzisiaj na to i fizycznie, i kadrowo przygotowany. Powiedział, porównał to chyba pan Krzysztof, nasz pracownik administracyjny z Interi, który jest wielkim kibicem Białej Gwiazdy, który powiedział, że trochę mu Chybala przypomina taktykę Zasmudy, że zaczynamy na całego, a później jak się okaże, że w końcówce zdechniemy, no to będziemy próbowali dojechać do końca meczu na tym, co się wyczerpało z wątroby i ewentualnie utrzymać przewagę, jaką się wypracowało. Tak, jeśli chodzi o Chybale, to jego futbol jest prosty, ale bardzo trudny do zrealizowania. On tego nie kryje. Ta drużyna ma zasuwać, biegać jak najwięcej, biegać bardzo szybko. Ja mu nawet dawałem przykład tego, że też ten raz Smudy, mówię, że jak on miał okresy przygotowawcze, to zawodnicy, jak to mówił trener Smuda, chodzili i podlewali tuje, bo nie mogli wytrzymać i po prostu pojawiały się torsje. Chyba ja mówi, może nie jestem zwolennikiem tego, żeby zasuwać po górach, robić 15 km, ale zrobię im te ćwiczenia ciekawe, będą zasuwali i będą na pewno dobrze przygotowani. To jest na pewno na plus, bo tym się w Ekstraklasie wygrywa. Mnie trochę chyba zawodzi na wstępie. Ciężko mówić może po dwóch meczach, że ktoś zawodzi, ale wszyscy wiemy, że ta drużyna nie jest przygotowana do tego, żeby grać pressingiem. Wszyscy wiemy, że nie ma siły biegać przez 90 minut. Czy na pewno dobrym pomysłem było w tej sytuacji wymagać od tej drużyny grania tym gegen pressingiem, który kosztuje bardzo dużo sił, no bo z Krakowem się to w miarę udało, ale mogło się skończyć tragicznie. No z Legią skończyło się też porażką. Nie wiem, czy to... Ja rozumiem, że chyba chcę pokazać zawodnikom, może to już jest element tak naprawdę treningu w tym momencie, że trzeba zasuwać, ale na pewno to nie jest dobra taktyka kazać biegać drużynie, która na tego nie ma siły. Bo na 60 minucie po prostu już modli się o to, żeby dotrwać do końca, a te modlitwy raz są wysłuchane, jak z Krakowią, a raz nie są, jak z Legią Warszawa. No to na pewno jest prawda, aczkolwiek być może oblicze Chybali takie właśnie jest, że on innej taktyki nie wyznaje, innej nie uznaje i dlatego próbuje nauczyć tej sznyty gry na wysokim pressingu, na trzymaniu przeciwnika za gardło swoich podopiecznych, tylko problem jest właśnie taki, jak mówisz, że w końcówce meczu to przeciwnik ma więcej sił, więcej energii zachował, więcej zmagazynował ją po pierwszej połowie i dlatego to gardło się luzuje na wypadku Legii Warszawa, zaciska się pętla na obronie Wisły Kraków. Ale też trzeba, Paweł, oddać, że Wisła Kraków pokonała o 5 km więcej niż Legia Warszawa w tym meczu. To dobrze świadczy o tym, że jednak mimo tego przygotowania niezbyt idealnego, mimo kłopotów covidowych z kontuzjami, mimo braku Kuby Błaszczykowskiego chociażby, mimo braku Baszy, który został podobno wrzucony do wirnika treningu z zespołem, z zawodnikami, którzy nie grali w poprzednim meczu w derbach i nie wytrzymał tych obciążeń treningowych, to jednak ta Wisła potrafiła gdzieś biegowo wyglądać lepiej od Legii. No tak, tylko no niestety nie przełożyło się to na wynik, ale no powiedzmy od czegoś trzeba zacząć. Natomiast to potwierdza tylko słowa trenera, że zawodnicy rzeczywiście dobrze przyjęli tę nową taktykę, chcą się rozwijać, chcą pracować i na ten moment przynajmniej wygląda na to, że nie marudzą, bo rzeczywiście zaangażowanie w tym meczu z Legią wyglądało bardzo dobrze, no ale no też tak jak właśnie mówicie, no jeszcze ten zespół przynajmniej na teraz nie jest przygotowany na to, żeby tak grać i teraz robota trenera, żeby tak piłkarzy przygotować, żeby wytrzymywali więcej niż te 60 minut, no bo też wiemy, że w zimowym okienku transferowym Peter Chybala z pewnością tylu piłkarzy i takiej jakości jakby chciał pewnie nie dostanie, więc stoi przed takim zadaniem jak trener Skowronek rok temu. On musi wycisnąć maksa z tego, co ma. Na pewno też ten mecz z Legią mimo porażki Piotrek pokazał, że Wisła dokonała w ostatnich miesiącach kilku bardzo ważnych i dobrych transferów, takich jakich byśmy życzyli najbardziej zamożnym polskim klubom. Myślę tutaj nie tylko o Frydrychu, który wyrasta do roli jednego z najlepszych stoperów w lidze. Myślę nie tylko o
Georgiju Żukowie, który miał wybitny udział przy bramce na 1-0, bo i on odebrał tą piłkę przy tej akcji na połowie Legii Warszawa i on zakręcił legionistami na lewej flance i dośrodkował do Jebołacha. I w końcu też myślę o tym Jawie Jebołachu, gdzie z takich zawodników skrzydłowych to jest jeden z bardziej błyskotliwych piłkarzy, jacy się na naszym rynku pojawili w ostatnim czasie. Jak trzy nazwiska, jeżeli chodzi o dokonania klubu, który działa naprawdę w skromnych warunkach i cały czas wiszą nad nim duchy przeszłości finansowo, to jest naprawdę nieźle. Pamiętacie, rozmawialiśmy chyba 2 tygodnie temu po porażce ostatniej już trenera Skowronka z Zagłębiem Lubin. Mówiłem wtedy, że ja w ogóle nie widzę kręgosłupa tego zespołu, że widzę Frydrycha i długo, długo nic. To chyba teraz, nawet tydzień temu było. To może nawet mogło być tydzień temu, ale jeśli chodzi w tym momencie, jak to wygląda, zaczynają być rzeczywiście przebłyski czegoś, na czym można to opierać. Czyli ten Żukow pokazuje po raz kolejny, że dobrze przygotowany Żukow jest w stanie nabijać te kilometry. To nie jest wielki piłkarz, ale to jest bardzo dobry przeszkadzacz. Więc jeżeli on będzie przygotowany, to będzie w stanie robić ślizgi, będzie w stanie biegać, będzie w stanie hamować rywali i to już będzie taki piłkarz, który wzmocniony jak dla mnie Baszą, naprawdę będzie w stanie wygrać w kilku meczach środek pola dla Wisły Kraków. No i ten Jeboa rzeczywiście, no to jest zawodnik, który jest w stanie coś wykombinować, że ma depnięcie, ma wejście, nie boi się i to też widać po Chybali, że on chyba bardzo wiele od tego piłkarza wymaga, no i też chyba szybko skumał Jeboa, o co chodzi Chybali, czego na przykład nie można powiedzieć o Michale Mako, o którym po prostu trener powiedział wprost, że zagrał słabo, a to słabo wynikało głównie z tego, że chyba Michał Mak do końca jeszcze nie ogarnął, o co trenerowi Chybali chodzi, więc jeśli chodzi o Wisłę, jest jakiś zalążek tego, to też jakby nie róbmy też jakby z drugiej strony cudotwórcy z Chybali, tylko wrzućmy też kamyczek do ogródka piłkarzy, bo przypuszczam, że na tym przygotowaniu fizycznym każdy z nich u trenera Skowronka mógłby grać trochę lepiej chociażby i to już by dawało parę punktów więcej, tylko ci piłkarze już wolicjonalnie no, nie byli w stanie się podnieść, no nie przy tym szkoleniowcu, a wiem, że jednak głowa w dużej mierze zależy od samego zawodnika, czy on chce, czy nie chce. Tym zawodnikom przy trenerze Skowronku chciało się już średnio. No na pewno, to jest prawda, bo zaangażowanie jest zupełnie inne, a bez tej przysłowiowej, znanej z wypowiedzi Adama Nawałki jazdy na tyłkach, to się w piłce dzisiaj nic nie osiągnie. Od profesjonalisty to tak naprawdę powinno się wymagać, że jeżeli on już wychodzi na boisko, to znaczy, że on walczy z pełnym poświęceniem, bo to jest jego praca. Ale jak widać, nie zawsze to skutkuje. Oczywiście czasami są dodatkowe procenty, które się wydobywa z trzewi, z wątroby, związane z tym, że jest odświeżenie sytuacji mentalnej, bo pojawia się nowy trener, ale oczywiście ten nowy trener za miesiąc już straci efekt nowej miotły i gdzieś ta waleczność musi pozostać. My tak sobie chwalimy to wszystko, co się dzieje wokół Chybali, ale jednak sytuacja w tabeli jest taka, jak rozmawialiśmy przed meczem z Legią Warszawa, że się może zdarzyć, że po prostu konkurencja powygrywa swoje mecze. Wisła Płock w poniedziałek niespodziewanie wygrała w Gdańsku z Lechią i przeskoczyła Białą Gwiazdę, skutkiem czego z tyłu jest tylko Stal Mielec, jeden punkt mniej i pod Beskidzie Czerwona Latarnia, 2 punkty mniej, które to pod Beskidzie zareagowało zmianą trenera. Więc należy się spodziewać, że być może ten efekt nowej miotły, po który sięgnęli Bielszczanie na samym końcu, bo wcześniej ten efekt nowej miotły przed Wisłą jeszcze wprowadziła Stal Mielec, może jakiś efekt punktowy i w ich wypadku dać. Tymczasem Wisła Kraków wyjeżdża do Lecha Poznań i z jednej strony tak, na pewno trener Chybala taktyki nie zmieni, ale też będzie musiał sobie radzić bez bardzo dwóch ważnych ogniw defensywy, bez wykartkowanego Frydrycha, bez wykartkowanego Sadloka, który na lewej stronie obrony po powrocie, po kłopotach covidowych naprawdę dobrze się prezentował. Lech Poznań wprawdzie odrabia zaległości meczowe, gra z Pogonią Szczecin 16 grudnia o 20:30, taki mecz jest, więc oni na pewno tego meczu nie będą mieli piłkarze kolejorza łatwego, będą go czuli w nogach
podczas spotkania z Wisłą Kraków, do którego dojdzie w najbliższej kolejce, czyli 14 w sobotę, na zakończenie sobotnich meczów o godzinie 20. Ale też nie można powiedzieć, że Wisła Kraków jedzie choćby, Piotrek, do Poznania po punkt jak po swoje. Znaczy, jak przed chwilą mówiłem, że nie wiem, czy Chybala nie przesadza z tym, żeby grać tak wysokim pressingiem już na połowie rywala, tak teraz myślę, że nie ma wyboru, bo jednak obrona bez Frydrycha i obrona bez Sadloka, no to jest jasny sygnał na to, żeby jak najdalej od swojej bramki tę grę oddalić, więc no Wisła będzie musiała zagrać po raz kolejny tym pressingiem. Wszystko po to, żeby ten rywal czuł już na 70 metrze od bramki Wisły, że tuż zaczyna defensywa, bo tutaj przy takiej obronie, która nie będzie miała przede wszystkim Frydrycha, nie wolno Lecha Poznań dopuścić do 30 metra, bo to się może skończyć katastrofą. No Mechanicz zaczyna grać coraz lepiej, ale to jednak absolutnie nie jest pomoc, nie jest poziom Frydrycha, który bez którego, ja mówię z pełnym przekonaniem, Wisła dziś byłaby ostatnia w tabeli, bo moim zdaniem to jest taki klej, który posklejał tą całą defensywę jako tako. Z drugiej strony powinniśmy chyba od Wisły Kraków wymagać, że po tak dobrych fragmentach, długich fragmentach jak z Krakowem i Lechem i kolejnym tygodniu przepracowanym z Chybalą, że to nie jest jak mecz z Legią, gdzie rozmawialiśmy, że to jednak faworyt zdecydowany to Legia Warszawa. Ja wiem, że to jest mecz wyjazdowy do Poznania, ale tu jednak można mieć nadzieję na to, że Wiśle chociaż punkt stamtąd uda się przywieźć, szczególnie patrząc raz, że na terminarz teraz Lecha, a dwa no na grę Lecha Poznań, który od kilku spotkań nie zagrał dobrego meczu. I co Paweł Karpiarz sądzi na temat prawej białej gwiazdy do kolejorza? Czy jest optymizm, czy tam się uda Wiślakom coś zdziałać więcej niż tylko honorowa porażka jak w meczu z Legią Warszawa? No, niewykluczone, że od 60 czy gdzieś 70 minuty będziemy oglądali zawody chodu sportowego, bo Lech ma w nogach całą fazę grupową Ligi Europy, cały sezon. W środę gra zaległy mecz z Pogonią Szczecin i może to jest szansa Wisły, że nie tylko ona po tej 60 minucie będzie, mówiąc kolokwialnie, oddychać rękawami. No wydaje mi się, że paradoksalnie, znaczy nie wiem czy paradoksalnie, ale szanse na punkty chyba są większe niż w meczu z Legią, bo oczywiście jest to mecz wyjazdowy, ale pamiętajmy, że kibiców nie ma, więc Lech jest też pozbawiony wsparcia swoich fanów z trybun, więc to też zawsze jakiś plusik dla gości. No i no może akurat tutaj się Wiśle poszczęści, może nawet trochę bardziej wywiezie 3 punkty, bo niewykluczone, że też podejrzewam, że mentalnie może być tak, że piłkarze kolejorza będą już trochę jednak myśleli o tych wakacjach i niewykluczone, że będą chcieli po prostu ten mecz dograć do końca, rozegrać te 90 minut i się rozjechać po świecie na święta. Natomiast Wiślacy będą oczywiście się chcieli pokazać nowemu trenerowi, dobrze zakończyć ten no, kiepski dla nich rok. No właśnie, no, ten rok może być też oceniany z perspektywy tego spotkania, bo gdyby się Wiśle tam udało zapunktować i jakoś odskoczyć od tej czerwonej latarni, bo teoretycznie się wydawało, że sezon jest spokojny, bo przecież spada tylko jeden zespół, no ale teraz okazuje się, że jednak jest taki duży znak zapytania, czy tym zespołem ewentualnie spadającym nie może się jakoś przez przypadek okazać Wisła Kraków. Natomiast Piotrek, jak ty byś widział, w jakim kierunku by powinny iść ruchy transferowe przy Reymonta, bo na pewno Peter Chybala sobie wywalczy jakieś ruchy transferowe w całej tej jednak sytuacji skromnej, jeśli chodzi o zasób portfela. No to tu jakby Ameryki nie odkryje. No, potrzebny napastnik tu i teraz, zaraz i to nie napastnik z lekką nadwagą albo który będzie dochodził do siebie, tylko napastnik, który będzie strzelał, który no, nie wiem, że będzie super snajperem, bo na to Wisły nie będzie stać, ale który jednak zagwarantuje w tej rundzie no z 6 bramek, no to byłoby tak przyzwoicie. Wiecie, jakby Alon Turgeman cały czas będzie piłkarzem do wzięcia. Jego umowa z Austrią, o ile się nie mylę, wygasa w czerwcu, więc może to jest jakiś sprawdzony trop. Oczywiście cały czas mamy tą gwiazdkę przy nim, że to jest zawodnik bardzo kontuzjogenny, ale jednak no, może to byłaby jakaś sprawdzona opcja na to, żeby jednak po niego sięgnąć, bo wymagania finansowe pewnie będą już teraz trochę niższe. Wypożyczenie z Austrii w jednym może być na zasadzie weźcie go i poutrzymujcie. U nas tak za bardzo nie ma miejsca. No chyba, że tam się jeszcze rozstrzela na koniec, no to już
no to już będzie problem. Ale Turgeman, myślę, że to cały czas może być temat, który będzie grany i to jakby, jeżeli te środki będą skromne, a wiemy, że okno transferowe zimowe zawsze jest bardzo skromne w całej Europie, no to myślę, że tu nie ma wymagać co, jak po prostu coś więcej niż jak dobrego napastnika, którego teraz będzie zdecydowanie jeszcze trudniej znaleźć niż wiosną, niż latem. To jest zadziwiające, o czym rozmawiamy, bo w ogóle nie pada tutaj nazwisko Olka Buksy, który gdy debiutował już grubo ponad rok temu za czasów trenera Macieja Stolarczyka i strzelał bramki, to wydawało się, że wreszcie Wisła ma napastnika, który urośnie, pójdzie w ślady Pawła Broszka i na którym Wisła zarobi duże pieniądze. Teraz doszły kłopoty do tych z niewiadomą co do kontraktu, jak długo Olek zostanie w Wiśle Kraków. Doszły jeszcze kłopoty zdrowotne i tak naprawdę to nazwisko w ogóle nie pada i to jest dla mnie takie bolesne, bo wydawać się mogło, że Wisła będzie miała nie tylko Olka, ale też jeszcze Daniela Ojo Kowalskiego, taką młodą, wschodzącą gwiazdę, jeśli chodzi o stopera, który miał iść w ślady Arka Głowackiego, a tymczasem nie ma tych dwóch piłkarzy tak na dobrą sprawę na dzisiaj. Dzisiaj w ogóle nie możemy powiedzieć, że oni zrobili jakiś krok naprzód w porównaniu do tych czasów, w których oni debiutowali, a w wypadku Ojo Kowalskiego to za chwilę będzie półtora roku. W wypadku Olka Buksy podobnie. Paweł, jaka jest twoja opinia w tej sprawie? No, obu piłkarzom wydaje mi się, trochę przeszkodziły kontuzje, bo i Daniel, i Olek mieli swoje problemy. Daniel miał tych kontuzji trochę mniej, ale poważniejszy uraz pleców. Natomiast Olkowi brakuje po prostu, wydaje mi się, takiego rytmu. On pojedzie na kadrę, wróci kontuzjowany, później kolejny mecz przegapi, bo jeszcze nie wróci do pełni formy, później znowu jakoś ewentualnie, nie wiem, koronawirusa złapie albo inne przeziębienie, później znowu jest kontuzjowany i tak to się kręci, taka spirala. No, Daniel Ojo Kowalski miał bardzo dobre wejście do Wisły Kraków za Macieja Stolarczyka, jeszcze za tej słynnej drużyny z charakterem, natomiast później, no też trzeba obiektywnie ocenić, obniżył loty. Co wszedł na boisko, to był zamieszany stratę jakiejś bramki. Pamiętam ostatni mecz sezonu z Arką Gdynia, mógł się zachować tam przy tej straconej bramce lepiej. Później pamiętamy ta kompromitacja z Krzo Ostrowcem, też zamieszany w stratę bramki i tak... No, oddalił się od tego pierwszego składu. Natomiast o Olku też nie rozmawiamy, bo też no, wiemy, znamy doniesienia medialne, jaka jest z nim sytuacja kontraktowa i nie wiadomo, czy on w styczniu jeszcze w ogóle będzie piłkarzem Wisły. No to jest właśnie smutne, że może się tak zdarzyć, że Wisła go już traci i tak naprawdę wiele na nim nie zarobi. Na pewno nie tyle, żeby odczuć to na budżecie. Piotruś, słucham twoich opinii. Wiecie, no jakby nie da się rozpatrywać normalnie Aleksandra Buksy jako kandydata do ataku, jeżeli mówimy o zawodniku, który w tej rundzie średnio w meczu grał chyba 9 minut, jak to wyliczałem, bo w ogóle zagrało w 8 spotkaniach, czyli w blisko połowie był kontuzjowany, więc ciężko w ogóle złapać formy. Jakby ja tu, niektórzy wieszali psy na skowronku, że on tak mało daje temu Buksie grać, no ale ten Buksa, no Co się wydawało, że jest w stanie skoczyć na trochę dłużej, to miał jakiś uraz, jakąś kontuzję i w tym momencie nie wiemy, czy to jest zawodnik, którego się da odbudować już na wiosnę w taki sposób, żeby zagrał całą rundę to raz, a dwa, żeby w tej rundzie bramki strzelał, no bo tak naprawdę nie wiemy, co on w tym momencie prezentuje, więc co by się nie działo, no to Wisła potrzebuje napastnika tu i teraz. Do tego, no jak czytam wypowiedzi menedżera teraz Olka Buksy, to ja raczej nie widzę tego, że nadzieja na to, że Olek zostanie w Wiśle, opiera się tylko i wyłącznie na tym, że on skończy 18 lat i powie, że ja jednak zostaję, ale gdy tak się przygląda temu z boku, to wydaje mi się, że będzie w Wiśle bardzo trudno go zatrzymać, to jest raz, ale dwa, no teraz też Olek Buksa, pomyślmy, nie ma takiej mocnej karty przetargowej, jak było jeszcze latem, bo jednak ma rozegranych raptem 130 minut w Ekstraklasie, i tak naprawdę nikt nie wie, w jakim on jest w tym momencie stanie zdrowotnym i kiedy on będzie gotowy wznowić treningi na pełnych obrotach. No, żeby nie brzmieć tak pesymistycznie, to trzeba jednak powiedzieć, bo to jest jednak jasna strona białej gwiazdy, że jednak w Wiśle jest cały szereg zawodników, których możliwości są daleko wyższe niż to, co ostatnio widzimy. Nie chodzi mi tylko o Baszę, o którym
Rozmawialiśmy już, dlaczego go w ogóle nie było w meczu z Legią. Chodzi mi też o Jeana Carlosa, który według Chybali był w słabszej formie i nie zasłużył na występy w meczu z Legią. Zasłużył natomiast według niego Czuka. Wpuścił tego Czukę i nieszczęście gotowe. On spowodował rzut karny, który dokonał takiego zwrotu w tej batalii z legionistami. Stefan Savic, ja się naprawdę dużo więcej po nim spodziewałem. Było kilka błyskotliwych jego akcji, ale niestety bez konkretu. Tak trochę jakby mu brakowało jakiegoś zapalnika. Podobnie Nikola Kuwelicz, to zawodnik, który miewa dobre chwile, za chwilę, za moment znika i gdzieś robi jakiś błąd, stratę i tego człowieka już nie ma. Tak na dobrą sprawę jednym z takich najpewniejszych młodzieżowców Wisły Kraków jest Dawid Szot, który na prawej stronie dobrze sobie radzi i to nie jest zawodnik, na którego należy narzekać. Paweł, proszę cię jeszcze, żebyś ty dolał trochę takiego optymizmu z troską u schyłku 2020 roku serca fanów Białej Gwiazdy. No już taka raz sytuacja była i Wisła z niej wyszła. To jest to, co ja mówiłem na początku, że trener po prostu musi teraz wydobyć ten cały potencjał, o którym ty mówisz, musi teraz wydobyć z tych zawodników. Ja też uważam, że Wisła jest trochę za nisko w tabeli jak na skład, który posiada. No Stefan Savic, dla mnie powiem szczerze, to jest rozczarowanie tej rundy, bo z dosyć dużą pompą przychodził do Wisły, na razie pokazał dobre 45 minut w Zabrzu, no ale to właśnie pokazuje, że on potrafi. Nikoli Kuwelicia szkoda, bo on straci cały okres przygotowawczy. Wróci dopiero gdzieś w okolicach marca. Wólne Dbasza też nie trzeba przekonywać, że potrafi, ale też ostatnio zaliczył zjazd. No i ja teraz liczę właśnie na to, że trener tych wszystkich piłkarzy, których będzie miał do dyspozycji, po prostu podniesie ich formę, podniesie ich umiejętności i no, pokażą ci zawodnicy, że zasługują na trochę więcej niż to 14 miejsce w tabeli. No właśnie, Piotrek, czy należy upatrywać dużej nadziei w tej zimowej przerwie, która będzie wyjątkowo krótka z uwagi na to, że Ekstraklasa po raz pierwszy w swojej historii zacznie grać już w styczniu i tak naprawdę to nie będzie tak, że regenerujemy siły przez 2 tygodnie, w ogóle nic nie robimy. Później spotykamy się na ogół 10 stycznia, tak jak do tej pory było 8-10 stycznia i przez cały styczeń były te różne obozy w Turcji, Cypry, Hiszpanii, różnie te nasze kluby jeździły głównie do Turcji i dopiero gdzieś w okolicach połowy lutego zaczynało się granie. Teraz już w połowie lutego to już będzie naprawdę już lwia część tego grania za nami. No i pytanie, czy to jest właśnie dla trenera jakikolwiek czas na taką poważną korektę, czy to w przygotowaniu fizycznym, czy to w przygotowaniu mentalnym, czy w taktyce i ewentualnej przebudowie zespołu, jeśli dojdzie do jakichś transferów. Myślę, że przebudowy wielkiej nie będzie, jeżeli już to jakieś wzmocnienie ofensywy i na tym się skończy. Jeśli chodzi o fizyczne, to tu nie ma opcji. Oczywiście będzie pewnie trochę eksperymentowania na żywym organizmie, ale ja wczoraj policzyłem, co by było z Wisłą Kraków, gdyby mecze trwały 75 minut. Nie miały tego ostatniego kwadransa, który jakby decyduje o przygotowaniu fizycznym, jak drużyna wygląda. I wyszło mi, że Wisła w 75 minucie i później straciła 8 punktów. Gdyby tych ostatniego kwadransa się nie grało, Wisła dzisiaj byłaby na 7 miejscu i zupełnie inaczej byśmy o niej rozmawiali, więc ja nie wyobrażam sobie, żeby Wisła Kraków była gorzej przygotowana fizycznie w ogóle do sezonu. Myślę, że to w tym momencie jest najgorzej przygotowany zespół, więc myślę, że pole do manewru tu jest naprawdę duże, no szczególnie jeżeli Chybala chce grać tak jak ma plan. No i wydaje się, że ściągnął tutaj człowieka, który no, powinien się znać na robocie, a przynajmniej Chybala w to wierzy, więc no dla mnie głównym problemem Wisły Kraków jest to przygotowanie fizyczne, które jest fatalne. Chybala sobie zdaje z tego sprawę, piłkarze zdają sobie z tego sprawę. No jeżeli on tutaj nie ściągnął jakiegoś człowieka, który nie ma pojęcia o tym, jak przygotować drużynę, no to drużyna będzie musiała lepiej zasuwać. Jak będzie zasuwać, to ja jestem spokojny o to, że zakręci się koło 10 miejsca. No co i tak pewnie kibiców za bardzo nie raduje, ale jednak oddala od tego ostatniej pozycji, które zajmuje pod Beskidziem. No i wracamy do źródeł. To, czego nam cały czas, Paweł, brakuje, czyli jakby gdzieś odważniejszego wprowadzenia młodych twarzy, żeby było powiedziane otwarcie. W tym roku nie walczymy o górną ósemkę, w
chcemy się spokojnie utrzymać, ale też chcemy wypromować swoje nazwiska. Bo na dobrą sprawę, poza Serafinem Szotą, no to ja dzisiaj nie mam takiego poczucia, żeby Wisła Kraków w tym sezonie wypromowała jakieś nazwisko, a naprawdę był ku temu wielki, wielki czas, wielki, wielki moment na coś takiego, żeby się coś takiego stało. Co prawda trener Chybala gdzieś próbuje swoją małą pieczątkę zrobić pod postacią wprowadzania Konrada Gruszkowskiego w meczu derbowym, no to było trafienie kulą w płot. No ale gdzieś odważniej Wisła powinna pokazać, mamy swoich młodych ludzi. Oczywiście Wisła dzisiaj nie ma takiego szerokiego zastępu talentów, jaki ma Lech Poznań dzięki świetnie funkcjonującej od długich lat już Akademii z naprawdę dobrą bazą, ale też znowu nie ma takiej pustki, na jaką by to wskazywało to, że gra tylko tak na dobrą sprawę dłużej gra Szot i Patryk Plewka, Paweł. No i pewnie trener Chybala będzie pewnie i z tego rozliczany, z wprowadzania młodych zawodników, bo wiemy, że on już z takimi pracował, lubi z takimi pracować. No a co do nazwisk, no to Szot, Plewka, myślę, że Gruszkowski, który podobno zbiera dobre recenzje na treningach. Niewykluczone, że on tak naprawdę zagra z Lechem na lewej obronie. Po tym, jak Dawid Abramowicz się też w kolejnym meczu nie popisał. Serafin Szota, o którym wspomniałeś, wraca do Wisły. Też liczę na to, że on dostanie swoją szansę. No w kolejce jest jeszcze Daniel Ojo Kowalski, o którym rozmawialiśmy. No teraz nie gra, ale myślę, że ten chłopak ma jeszcze czas. Być może wypożyczenie by mu pomogło. No i ten nieszczęsny Oleg Buksa, z którym nie wiadomo co jest, na którego wszyscy tutaj najbardziej liczyli, ale to teraz ciężko wyrokować. Rzeczywiście Wisła ma młodych, to nie jest ten poziom pewnie, jaki by wszyscy chcieli oglądać właśnie, patrząc na tego Lecha Poznań, który sprzedaje piłkarzy już za takie kwoty, jak właśnie Jakuba Modera, 11 milionów euro. Ale jest ta młodzież w Wiśle, ona się mocno już dobija do pierwszego składu. Dwóch piłkarzy już się na dłużej w nim domowiło. Mam na myśli Szota i Plewkę i mam nadzieję, że kolejni wkrótce też do tego poziomu dobiją. 19 grudnia, proszę Państwa, przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu ostatni przebłysk Białej Gwiazdy w roku 2020. Zobaczymy, jak ten mecz nastroi fanów krakowskiej jedenastki. Dziękuję serdecznie za ten odcinek Jasnej Strony Białej Gwiazdy. Jeszcze w tym roku nagramy dla Was taki podsumowujący rok 2020. Moimi gośćmi byli dzisiaj Piotr Gawor. Bardzo dziękuję. Paweł Karpiasz. Dziękuję, do usłyszenia. Ja nazywam się Michał Białoński. Do zobaczenia, do usłyszenia.